dobry. Na lodowisku jest instruktor, jeżeli ktoś tylko potrzebuje pomocy, on koryguje i jakby koordynuje też tutaj jazdę. Oczywiście lodowisko jest dezynfekowane, bandy są dezynfekowane w przerwach. Zaplecze szatniowe jest takie otwarte celowo po to, żeby również jakby no jak najbezpieczniej było dla korzystających. Wypożyczalnia działa. Wypożyczalnia działa, zachęcamy bardzo wszystkich, żeby jeżeli tylko ktoś ma, przynosił własne łyżwy, natomiast wypożyczalnia działa, łyżwy są dezynfekowane. Czy przez te dwa dni milczenie zainteresowaniem wykupili bilety? Wczoraj, być może dlatego, że to był pierwszy dzień funkcjonowania, a przy okazji drugi dzień świąt, zainteresowanie było pewnie troszeczkę mniejsze, sprzedało się chyba połowa biletów, natomiast dzisiaj już przed południem wszystkie bilety były wykupione, mamy 6 tercji, takich 45-minutowych, na każde przewidziane było 50 biletów i wszystkie się sprzedały. Jakie będą ceny biletów po 18 stycznia? Planowaliśmy cenę biletu na poziomie 5 zł. W cenie zajęcia będą, to będą zajęcia grupowe, tak jak takie były planowane. Jedna tura 45 minut. Przy ograniczonej liczbie osób chodziło o to, żeby zachować pełny reżim sanitarny.